Dziś miałem dodać inny film, ale byłby znacznie mniej ciekawszy, więc postanowiłem wypowiedzieć się na ten temat, gdyż obiecałem, że jeśli się czegoś dowiem, to dam znać. Już na wstępie mówię, że wydarzy się to w nowym sezonie. Jak zapewne część z Was widziała, na Insta19+ oraz Bartka pojawiło się nagranie, z którego możemy dość sporo się dowiedzieć, bo mężczyzna miał sceny z Leną. Nawet na tej relacji zapytał, czy Lena mu wybaczy. Na drugi dzień, czyli w sobotę, miał sceny w domu ekipy. Dokładnie rzecz ujmując, przyszedł z kwiatami przeprosić Iwonę. Po tych nagraniach możemy wnioskować, że Wojtek pojawił się w serialu, aby naprawić swoje błędy. A nie ukrywam, iż ma co naprawiać, bo to, co nawywijał, przeszło moje wszelkie wyobrażenia. Również nie ukrywam, że ten wątek jest dla mnie nudny, z jednego ważnego powodu, jakim jest czas. Ciekawe, ile czasu chcą ciągnąć ten wątek. Odpowie mi ktoś? Bo ja rozumiem, facet chce się pojednać, ale wydaje mi się i jestem niemal pewny, że na tym się nie skończy, gdyż będzie chciał z którąś z nich być. Wraz z kolegą szukaliśmy pozytywów i na piątek był taki, iż nie miał scen z Iwoną. No niestety, w sobotę zostaliśmy sprowadzeni na ziemię. Co do pytania, które zadał Bartek, to myślę, że Lena mu wybaczy, albowiem ta dziewczyna ma do niego słabość. Oczywiście nie tak od razu, ale pewnie z czasem wybaczy. Bo przecież wiadomo, że Wojciech umie dobrze nawijać makaron na uszy. Jeśli chodzi o Iwonę, to pewnie z czasem również mu wybaczy, gdyż też ma do niego słabość. Reasumując, mam nadzieję, że jak ma zostać, to będzie z Leną, a nie z Iwoną, bo przez niego bidulka już wystarczająco się nacierpiała, ale najlepiej byłoby, gdyby obie go pogoniły, a Wojtek miał jakieś osobne wątki. Takie jest moje zdanie, a teraz czekam na wasze opinie na temat tego wątku. I oczywiście napiszcie, czy dziewczyny mu wybaczą?